Cześć, witajcie na kanale MGSM, a dziś zapraszam Was na spotkanie z Motorolą o trochę pokraczniej nazwie. Moto G5G Plus. Śmiesznie to nazwali. Przy recenzji poprzedniego modelu Motorola, niemal flagowego modelu Edge, nie szczędziłem gorzkich słów krytyki. Powiedziałem wówczas, że Motorola powinna pozostać przy produkcji średniaków, bo to robi lepiej, no i ten model to potwierdza, ale zanim zacznę spoilerować całą recenzję, to powiem Wam, co dostaniemy w zestawie. Zestaw jest prosty. Przewód USB, 20-watowy szybki zasilacz, już w zestawie podkreślmy, silikonowy pokrowiec, w komplecie nie ma natomiast słuchawek, ale na szczęście smartfon ma mini jacka, więc to nie problem według mnie. Telefon moim zdaniem prezentuje się atrakcyjnie. Występuje w kolorze niebieskim, jak widzicie, ale również w równie atrakcyjnym fiolecie. Obudowę wykonano w dużej mierze z tworzywa. Gorilla Glass 3 jest tylko z przodu. Tu reszta jest plastika, ale w sumie dobrze, to się nie potłucze. Tyle, że jak widzicie, ten tył bardzo szybko zbiera ślady paluchów. No i niestety jest trochę podatny na zarysowania. Ramka aparatu fotograficznego też trochę wystaje, dlatego warto użyć pokrowca z zestawu i po problemie. Urządzenie ma wnętrze chronione powłoką hydrofobową, ale nie mylcie tego z wodoszczelnością. To jest takie zabezpieczenie na wszelki wypadek, gdyby na przykład złapał Was deszcz z telefonem w ręku. Do jakości montażu nie mam żadnych zastrzeżeń, konstrukcja sztywna, nie trzeszczy. Do ergonomii również zastrzeżeń raczej nie mam, ale ja mam duże ręce. Zatem jeżeli macie mniejsze dłonie, to proponuję, zanim ten telefon kupicie, idźcie do sklepu i sprawdźcie, czy Wam pasuje. Mnie pasuje idealnie. Włącznik idealnie pod palcem, klawisze głośności również pod palcem, dodatkowy przycisk też fajnie pasuje do palca. Telefon bardzo dobrze leży w ręku, bo pomimo dużego ekranu jest dosyć wąski, jak widzicie, jest bardziej wydłużony niż wąski. No i tu wskazówka dla osób, które mają trochę krótsze palce. Możliwe, że te osoby nie będą w stanie sięgnąć palcami w górne obszary ekranu, trzymając telefon. Ale trzymanie telefonu będzie bardzo wygodne, bo urządzenie jest bardzo fajnie wyważone i w sumie nawet nie za ciężkie. Jeszcze szybki rzut oka co gdzie. Na górze pustawo, w zasadzie tylko mikrofon. Na dole trochę więcej rzeczy. Mamy mini jacka, USB-C, mikrofon, pojedynczy głośnik. Na lewym boku szufladka kart. Niestety szufladka jest hybrydowa, czyli albo dual SIM, albo jeden SIM i micro SD. I dodatkowy przycisk do asystenta Google. Niestety tylko do asystenta, więc w polskich warunkach taki średnio użyteczny. Szkoda, że Motorola nie dodała opcji przemapowania tego przycisku, zmiany jego funkcji. Wtedy byłby bardziej praktyczny. Na prawym boku, jak wspomniałem, włącznik i przyciski głośności. A na froncie wyświetlacz. No i teraz parę słów należy się temu ekranowi, bo w sumie jest o czym opowiedzieć. Wyświetlacz ten, choć jest wykonany w technologii IPS, wypada całkiem nieźle. Oferuje zadowalającą jasność, pozwalającą na komfortową obsługę telefonu w słoneczne dni. Kąty czytelności też są w porządku, podobnie jak odwzorowanie kolorów. Kolory może nie są takie soczyste jak w AMOLEDach, ale jednak wyglądają dobrze. Jedyne, na co bym ponarzekał, to trochę szarawa czerń, ale nie można wymagać cudów od matrycy IPS. Ekran ma kinowe proporcje 21:9 i odświeżenie obrazu z częstotliwością 90 Hz. Zatem świetnie nadaje się do konsumpcji multimediów. Nie zapomniano o trybie nocnym, nie zapomniano o ochronie wzroku przed światłem niebieskim. Jest oczywiście możliwość ustawiania intensywności barw i wyboru częstotliwości odświeżania, o czym już wspomniałem, albo zautomatyzowania tej czynności. Jeżeli zapytacie mnie, czy te dwa otworki w ekranie w czymś przeszkadzają, to powiem, że raczej nie. Bo jak trzymamy telefon poziomo, to najczęściej zasłaniamy je palcem. Większość aplikacji albo je otoczy swoim interfejsem, albo zrobi nam rameczkę. Także to niespecjalnie się rzuca w oczy. A co zobaczymy na tym ekranie? Właściwie surowego Androida, chociaż Motorola ma swoją nakładkę na Androida. Nazywa się to MyUX. Najważniejszą cechą tej nakładki jest bardzo duże podobieństwo do surowego Androida. Brak śmieciowych aplikacji, to bardzo ważne. Mamy tylko to, co dostajemy w zasadzie standardowo od Google. Żadnych proponowanych gierek, żadnych serwisów streamingowych czy handlowych. Ja to lubię. Motorola dodaje jednak trochę od siebie. Przede wszystkim znane, lubiane gesty, chociażby do włączania latarki czy włączania aparatu fotograficznego. Nie zapomniano też o dodaniu opcji personalizacyjnych. Możemy zmieniać siatkę ikon, krój tych ikon, kolor wiodący interfejsu albo krój czcionki. Mamy też do dyspozycji naturalnie ciemny tryb interfejsu oraz nawigację gestami. Nie zapomniano również o trybie dla graczy, takim panelu skrótów. Motorola Moto G5G Plus nie ma diody powiadomień, ale zastosowano w niej specyficzny Always On Display. Powiadomienia i zegar pokazują się tylko, kiedy uniesiemy telefon albo kiedy stukniemy w ekran.
Ciekawym detalem jest panel skrótów, który pokazuje się po dwukrotnym tapnięciu w czytnik linii papilarnych. Oczywiście skróty te możemy sobie dowolnie edytować spośród gamy naszych aplikacji, które mamy zainstalowane w telefonie. Trochę szkoda, że tego samego nie da się zrobić z tym nieszczęsnym przyciskiem do asystenta Google. Moto G5 G Plus pracuje w oparciu o niezwykle obecnie popularny procesor Snapdragon 765, dzięki czemu oczywiście obsługuje też sieci 5G i jest chyba jednym z najtańszych telefonów obsługujących najnowszy standard sieci. Na naszym rynku możemy kupić mocniejszy wariant tego smartfonu z pamięcią 6 plus 128 GB i wszystko to razem działa naprawdę wyśmienicie. Do działania Moto G5 G Plus nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Smartfon nie nagrzewa się zanadto, nawet w upalne dni nie zauważyłem, żeby w benchmarkach pojawiły się jakieś niższe noty czy spowolnienia pracy spowodowane rozgrzaniem podzespołów. W menu znajdziemy funkcję optymalizowania wydajności, która uczy się naszych nawyków i w teorii ma przyspieszać uruchamianie aplikacji w oparciu o nasze ustalone scenariusze użytkowania. Efekty działania tej aplikacji pojawiają się jednak dopiero po jakimś czasie i prawdę mówiąc ja nie zdążyłem przez ten miesiąc ich zauważyć. Ale tak naprawdę jedyne, na co mogę ponarzekać w dziedzinie wydajności, to hybrydowe gniazdo kart zmuszające do wyboru pomiędzy rozbudową pamięci wewnętrznej a korzystaniem z dwóch kart SIM. Akumulator Moto G5 G Plus nie rozczarowuje. Mamy tu do dyspozycji pojemność 5000 mAh, co przy typowym użytkowaniu zapewni dwudniowe działanie telefonu. W praktyce można na przykład przejechać przez pół kraju z włączoną nawigacją, a telefon przetrzyma jeszcze pozostały czas do końca dnia. Czas pracy z włączonym ekranem sięga 6 godzin. Zauważyłem też, w sumie co to za niespodzianka, że wymuszenie odświeżenia ekranu na 60 Hz dodatnio wpływa na czas pracy telefonu, ale z kolei nie zauważyłem specjalnej różnicy pomiędzy ustawionym na sztywno 90 Hz, a odświeżaniem regulowanym automatycznie. W zestawie, jak już wspomniałem, mamy 20-watowy zasilacz, który napełni akumulator w niecałe 2 godziny. Mógłby szybciej, ale pamiętajmy, akumulator jest jednak dosyć spory. Niestety nie ma ładowania indukcyjnego. O bezpieczeństwo danych zgromadzonych w naszym telefonie dbają dwa systemy. Czytnik linii papilarnych oraz układ rozpoznawania twarzy. Rozpoznawanie twarzy jest takie prościutkie, oparte o obraz przedniego aparatu. Wiadomo, nie jest to zabezpieczenie najpewniejsze, nie jest też najszybsze, szczególnie przy słabym oświetleniu. W ciemności to raczej w ogóle nie zadziała, a czytnik linii papilarnych jest tu po prostu świetny. We flagowym Edge'u czytnik linii papilarnych był bardzo słaby w ekranie, a tu jest na boku i jest super. Doskonale umieszczony, idealnie trafia pod palec. Doskonale działa. W zasadzie ja bym powiedział, że nawet więcej niż 9 na 10 prób jest udanych, bo te nieudane próby odblokowania przez ten miesiąc eksploatowania tego telefonu autentycznie mogę policzyć na palcach jednej ręki. Także czytnik jest świetny i polecam korzystanie z niego. W tym telefonie udał się naprawdę Motorola znakomicie. Jak już wspomniałem, Moto G5 G Plus to prawdopodobnie najtańszy, a już na pewno jeden z najtańszych smartfonów obsługujących 5G, jakie mamy obecnie na polskim rynku. Ale oczywiście 5G to melodia przyszłości, zatem może jeszcze kilka słów o tych bardziej, powiedzmy, przyziemnych interfejsach łączności. Żadnego tu nie brakuje, jest oczywiście NFC. Smartfon nie ma problemów z utrzymywaniem zasięgu, nie ma oczywiście też żadnych problemów przy współpracy z routerami Wi-Fi czy z urządzeniami Bluetooth. Dźwięk jest jak najbardziej poprawny, w słuchawce idealny, na głośniku zewnętrznym też nieźle, mogłoby być trochę głośniej, ale w sumie jest dobrze, całkiem czysto. Na mini jacka również jest podawany sygnał o zupełnie przyzwoitej jakości, ale też mogłoby być trochę głośniej. W oprogramowaniu telefonu znajdziemy oczywiście equalizer i radio FM. Moto G5 G Plus oferuje dość rozbudowany zestaw fotograficzny, jak na średniaka. Przedni aparat tworzą matryce o rozdzielczościach 16 i 8 megapikseli i przysłonach 2.0 i 2.2. Ten dodatkowy aparat jest szerokokątny. Z tyłu z kolei mamy główny moduł 48 megapikseli z przysłoną 1.7, szerokokątny aparat 8 mega z przysłoną 2.2 i 5-megowy aparat również z przysłoną 2.2 do makro. I do tego jeszcze komplet uzupełnia 2-megowy rozmywacz tła. I jak to wszystko działa? Zdjęcia dzienne przy dobrym świetle wychodzą po prostu świetnie. Nie ma na co narzekać, również w przypadku obiektywu szerokokątnego. Ten oczywiście traci trochę detali w skrajnych partiach kadru, ale ogólnie fotki są udane. Warto odnotować pozytywną cechę, mianowicie taką, że nie widać dużej różnicy w odzwierciedlaniu kolorów pomiędzy obiektywem głównym a szerokokątnym. Czasem niestety to się zdarza. Tutaj nie. Niestety
zauważyłem też niepokojącą cechę. Przy kontrastowych krawędziach widać wyraźną aberrację, taką fioletową obwódkę. I im gorsze warunki oświetleniowe, tym intensywniej to widać. Ponadto pojawiają się też dziwne plamy, będące chyba skutkiem zbyt silnego wyostrzania obrazu. Przejścia między kolorami, szczególnie to widać na przykład na ujęciach nieba, są po prostu plamiaste, nie są płynne, tylko mamy efekt jakby, nie wiem, były namalowane farbą. Efekt ten jest intensywniejszy, szczególnie gdy korzystamy z HDR-u. Z kolei, kiedy robimy zdjęcia pod słońce, względnie kiedy w kadrze znajdzie się jakieś wyraźne źródło światła, na przykład lampa, nie unikniemy flary. Tutaj też ta podatność na flary jest ponadprzeciętna niestety w tym aparacie. W nocy tym bardziej nam to dokuczy, a do tego dokuczy nam jeszcze silna ziarnistość obrazu, szczególnie gdy kadr jest już dosyć ciemny. Niestety ten aparat w nocy nie radzi sobie rewelacyjnie. Kiedy znajdzie się trochę światła na planie, jest zdecydowanie lepiej i wtedy też zaczniemy doceniać tryb nocny, który w zupełnej ciemności radzi sobie w sumie gorzej niż automat, ale kiedy już jest trochę światełek, jednak potrafi trochę z tego zdjęcia wyciągnąć. Obiektyw szerokokonny z racji mniejszej światłosiły w ujęciach nocnych wypada jeszcze gorzej. No trudno. Pozostaje jeszcze tryb manualny, ale tu w komplecie ze statywem i też bym nie liczył na jakieś cuda. Aparat po prostu dobitnie daje nam do zrozumienia, że mamy do czynienia ze średniakiem, a nie flagowcem. Zupełnie przyzwoicie wypada natomiast aparat do makro. Jest zdecydowanie lepszy niż dwójki kładzione do niektórych średnioklasowych modeli. Ten faktycznie łapie ostrość z niewielkiej odległości. Zdjęcia wychodzą całkiem przyzwoicie. Oczywiście pod warunkiem, że obiekt jest dobrze oświetlony. Rozmywanie tła również wypada całkiem akceptowalnie, chociaż czasem jednak zauważyłem, że zdarza mu się pogubić i tu pomagało zazwyczaj powtórzenie ujęcia. Panoramy są sklejane jak należy. W aparacie mamy też jeszcze cyfrowy zoom. No ale to jak zwykle, bez rewelacji. Aparat do selfie też daje się polubić, nie wykazuje jakichś znaczących mankamentów. Warto oczywiście pamiętać o gorszej przysłonie modułu szerokokątnego i wtedy nie szarżować z ujęciami po zmroku. Obiektyw szerokokątny niestety oferuje też nieco niższą wyrazistość obrazu, szczególnie w skrajnych partiach kadru. W dziedzinie filmowania Moto G5 G+ prezentuje całkiem przyzwoity poziom filmu, nie można jakoś zbyt wiele zarzucić. I co ciekawe, tutaj nagrania przy słabym świetle wychodzą czasem nieco lepiej niż fotki wykonywane w tych samych warunkach. Tracimy co prawda oczywiście nieco barw, ale w sumie obraz jest miły dla oka, a stabilizacja obrazu działa bardzo dobrze. Interfejs fotograficzny znamy z wcześniejszych modeli Motorola. Jest prosty, przejrzysty i czytelny. Niezmiennie brakuje mi możliwości ustawienia dodatkowych trybów w dowolnej wybranej przeze mnie kolejności, ale reszta jest ok. Jak zatem oceniam Moto G5 G+? Raczej pozytywnie. Ten telefon ma trochę mankamentów, ale jednak zalet ma więcej niż tych mankamentów. I powtórzę to, co powiedziałem na wstępie. Wypada zdecydowanie lepiej niż aspirująca do miana semiflagowca Motorola Edge. Motorola po prostu moim zdaniem powinna pozostać przy produkcji średniaków, bo to potrafi najlepiej. Moto G5 G+ cieszy fajnym wyglądem, bardzo dobrym wyświetlaczem, pojemnym akumulatorem, znakomitym, podkreślam, czytnikiem linii papilarnych, całkiem niezłą ergonomią, pod warunkiem, że mamy dość duże dłonie. Ale niestety minusików też się trochę nazbierało. Takie drobne niedostatki, jak chociażby brak wodoszczelności czy ładowania indukcyjnego, myślę, że można wybaczyć. Właściwie jestem też w stanie przeboleć hybrydowe gniazdko kart i brak diody powiadomień, no bo mamy Always On Display. Najsłabiej, chociaż nie jest to dobre określenie, wypada w tym smartfonie chyba aparat fotograficzny. Może nie najsłabiej, ale poniżej oczekiwań. O! To jest chyba celne opisanie tego aparatu. Ale może producent coś poprawi w drodze aktualizacji. Miejmy nadzieję i tego zarówno Motorola, jak i Wam przyszłym użytkownikom, nabywcom tego telefonu serdecznie życzę. A czy warto zapłacić za ten smartfon 1899 zł? Jeżeli jesteście fanem Motorola, no to dla Was to jest pozycja obowiązkowa, moi drodzy. Bo jest to naprawdę fajny średniak. Jeżeli łapiecie już 5G, a nie chcecie wydać za dużo, no to też możecie go sobie kupić ze względu na szybszą sieć. Ale jeżeli szukacie perfekcyjnego, wzorowego, idealnego średniaka, to szukajcie dalej. A ja dziękuję Wam za oglądanie i żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!